kartę, czekajcie. Sobie tu Realtechnik. Nie Realtechnik. Technik. Wiecie o co chodzi. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty65+. Kanał prowadzę ja, Marga SK, a mój beauty elegancki wiek wynosi 65+. W sierpniu będzie 66. Kochani moi, kanał powstał z myślą o paniach w eleganckim wieku, moim, trochę młodszym, a nawet trochę starszym, żeby powiedzieć, wskazać, że makijażu się nie należy w żadnym wieku bać, że w każdym wieku można zacząć makijażować się, robić sobie makijaż i dochodzi do perfekcji, że można właśnie za pomocą makijażu to, co nieciekawe na twarzy, po prostu przykryć, a to, co ładne i się podoba, wystawić na światło dzienne. Ja jestem przeciwniczką ostrzykiwania się, skalpelów i tak dalej. W każdym razie jestem przeciwniczką ingerencyjnej w moje komórki skóry poprzez chemię jakąś i tego typu rzeczy, nie licząc chemicznego peelingu, bo ten się bardzo przydaje od czasu do czasu. I kochani moi, ale co robią inni? Nie interesuje mnie kompletnie. Proszę zatem nie zrozumieć mnie w ten sposób, że ja potępiam wszystkich, którzy tam botox i tak dalej. Każdy jest właścicielem swojego ciała. Każdy robi sobie ze sobą to, co jemu się podoba, byle się nie narażał na utratę zdrowia czy nawet śmierć. Prawem każdego człowieka jest stanowienie o sobie samym, o wnętrzu swoim, o zewnętrzu swoim i na tym polega, moi drodzy, polegają prawa człowieka, że człowiek może decydować decydować, co zrobi ze sobą, żeby, powtórzę, to się nie w ingerencję, żeby zdrowia nie niszczyło, czy zagrażało życiu w ten sposób. Dlatego powiem też, nie jest to kanał polityczny, ale jestem demokratką durś z odrobiną sadyzmu. I debata nad usuwaniem ciąży jest dla mnie bez sensu, bo to nie jest, proszę ja was, niczyja inna sprawa, to jest sprawa praw człowieka. Kobieta jest człowiekiem i to jest prawo człowieka i żaden facet nie ma prawa decydować, co kobieta ze sobą będzie robić, jeżeli to nie zagraża jej zdrowiu lub życiu. Wtedy można ingerować, ratując kogoś w ten sposób. A w Polsce, jak widzę, było odwrotnie. Kochani moi, koniec politykowania. Gadam już parę minut i nie doszłam do sedna. Jak dzwoniłam do Pauliny, nie, ona mi wysłała, ile kisieli mi kupić. Bo wiecie, mnie tutaj, powiem wam, ja do polskiego sklepu nie jeżdżę. Paulina jeździ tam raz w tygodniu, jest z dzieckiem, na jakieś tam zajęcia jeździ. I tam jest polski sklep, no i kupuję kisiel. Ja uwielbiam kisiel, ale taki zwiniar z cukrem. Te inne, nie lubię te doktor Edgar, nie są niedobre. I aż jej mąż się zapytał, a co ta kobieta robi z tymi kisielami? Kiślami? Aż się zapytał. No ja mówię, mogłeś powiedzieć, że wciągam nosem. Bo ja wrzucam, proszę ja was, do ilości wody dla jednego kiśla
trzy kiśle. Oni, to jest taka papka gęsta i tak sobie lubię z tym garnuszkiem usiąść i z łyżeczką taką, wiecie, na długiej rączce i sobie mój mąż się na mnie patrzy, a ja dobra. No i jak widzicie, mówię to tak dookoła Macieju, ale tak zawsze i wszędzie jest. No i Paulina mi przysłała zdjęcie, mówi, że tylko tą ciepłą znalazła. Dobra, bierz, mówię, ten krem pod oczy konieczny, bo ja muszę go sprawdzić na twarzy. Skoro jest tak delikatny pod oczy, że na twarzy musi jeszcze piękniej wyglądać, co robi? Robi i jeszcze raz robi, patrzcie, jaką ja mam gębę. 20 lat młodsza. No i później, jak przywiozłem tą paletkę, nakręciłam filmik, o ten, to wiecie co? Wydawała mnie się za ciemna. Kilka dni potem wszystkie produkty z tej kolekcji znalazły się w Minty, tam gdzie zresztą kupiłam te maksyneczkowe pędzle, bo są, bo były. I ten był bardzo mądrze, ktoś tam myśli sobie. I powiem wam, spojrzałam na tą, tam mi się tutaj właśnie, jak zrobiłam tę makijażkę, ciemna wydała. Tak popatrzyłam się, kuchnia Felix. Musisz jednak tą jaśniejszą też spróbować, no bo jak to tak? Jak to mi oceniać, kiedy... I oto, proszę bardzo, mamy, kochani, słocze. To jest pierwszy rządek, ten biały jest obłędny. To jest pierwszy rządek, to jest drugi rządek. Czarnego nie słoczowałam, bo to nie ma sensu. I tu jest bronzer, róż, ja nie umiem tak, i rozświetla. Dobra, to co, biorę sobie, o, ten taki jak poprzedni, no bez numerka niestety, i sobie, na powiekach mam tą bazę do twarzy, tak, oczywiście, tą bazę do twarzy, mam odrobinkę na powiekach i biorę sobie tego najjaśniejszego i, moi drodzy, sobie te powieki zagruntuję. Tak jestem już nauczona od lat i tego nie zmienię, moi drodzy. Niech one tam będą złote, srebrne, czy jakie te cienie, czy klejące, czy w ogóle jeszcze coś. Ja będę zawsze i tę dolną powiekę też trochę, jak gondula, nie? Dwie na raz. Bo te powieki moje czerwone są, bo fruwa wszystko, łącznie z Saharą. Ale w przyszłym tygodniu ma padać, to się może wszystko uspokoi i jakoś będzie się ładniej działo. Nie saharowo. I bierzemy ten brąz tutaj, zaraz pod tym jasnym i... Załamanie i powyżej załamanie powieki wblendowuję. Wy nie musicie, ja tak robię akurat. Przez te lata, to już jest ponad 5 lat, jak się zaczęłam zajmować na poważnie makijażem. Po prostu wyrobiłam sobie tę kolejność, jaka mi najlepiej pasuje. Bo nie ma, moi drodzy, że najpierw to, czy siam to, czy tamto, czy w ogóle, nie? Co u mnie by raczej nie zdało egzaminu? Pod oczy bym sobie pudru nigdy nie dała, niezależnie od wieku. Niezależnie od wieku nie dałabym sobie pudru pod oczy i tyle. Czym coś mi się tu wziął i nie chcę trzymać. Na pewno nie. Dlatego też... Na samym początku to ja, kochani, zapominałam tej kolejności. Robiłam raz tak, tak, żeby, wiecie, nie naruszać już na przykład makijażu oka, jak już go zrobiłam, nie? I żeby on tak wyglądał po ludzku, nie? Dalej sobie. Czy makijażu pod okiem, czy tego korektora. No tak, raz tak. Ale z czasem wypracowałam sobie tak, że inaczej już chyba nie umiem. Tak mi się wydaje, nie? Bo najpierw idzie u mnie podkład, znaczy pielęgnacja. I teraz ten taki mniejszy, biorę tu ten róż,
Piękny kolor ma ten róż. Naprawdę piękny, patrzcie. Jak się łączy, jak się blenduje razem, jak zmienia kolor z innym. No pięknie. Zależy, jaki to jest podkład i zależy, jak i co. Albo go już przypudruję przed tym, zanim zacznę robić tak jak w tej chwili, że jest część tutaj przynosi, ten jest tym fantastycznym do oczu maksineczki pudrem przypudrowana twarz i wtedy zaczynam robić brwi. Kiedyś robiłam najpierw brwi, ale to później trzeba było tutaj tym podkładem brać, wyrównywać, a nie, a tak sobie lecę, robię sobie brwi i pod brwiami jest zawsze jaśniej, zawsze sobie odbiję, nie jakimś żółtym, nie jakimś tam beżem, nie jakimś białym, może nie po całości, ale tutaj, gdzie oko się, to zawsze tam, czasami sięgam wręcz po Carrare z Glam Shopu i sobie ten kawałeczek poprawiam. To mnie się u mnie podoba i u innych też, a u mnie zdecydowanie o wiele więcej. I dopiero później robię oczy. Pudrowanie takie, wiecie, normalne i ocieplanie czy tam kontrowanie twarzy i oczywiście ten korektor pod oczy, to już jest po tym, jak ja mam całe oczy praktycznie zrobione. Wtedy mogę czasami, trzeba tutaj powycierać pod oczami i tak dalej, ale tę resztę robię na samym końcu. I kochani, wzięłam sobie kleju trochę. Nie chciałam już nakładać, jak mu jest tam na imię, korektora, robić odcinkę, tylko z samym klejem po prostu. No bo chcę z tego wycisnąć jak najwięcej z tych cieni i sobie ten złoty biorę i go sobie tutaj nakładam, kochani, na to miejsce, gdzie jest klej i to odrobinkę powyżej, tak, nie? Taki robię sobie też taki łuk, nie? I powiem wam, że te kolory bardziej mi się podobają, bardziej mi odpowiadają, są takie bardziej dla mnie. Ja jestem jasnej karnacji, zawsze byłam całe życie. Jako dziewczyna potwornie zazdrościłam koleżankom, które się opalały na brązowo, a ja zawsze zjarałam raka i na tym się kończyło u mnie. Nie? Cała przygoda z opalaniem, że poparzenia i tak dalej, no bo ja tak nie mogłam jak one. Nie? Ciemnoskórę. Ja i to widać nawet jak mam dosyć taki ciemny na twarzy podkład. O, miałam właśnie powiedzieć, co mam na twarzy. Na twarzy mam mój na nowo odkryty, leżący w szufladzie od Elizabeth Arden. Fantastyczny podkład. To jest najjaśniejszy chyba jaki był. Tam, nie? Bo tu mam drugi ciemniejszy, nie? Ten jest sporo ciemniejszy. Tu niby tak nie widać, ale ten jest sporo ciemniejszy. Jak go na jakąś okazję właśnie go ten, no to musiałam jaśniejszym pudrem i później tylko czatowałam, czekałam w necie, żebym znalazła jaśniejszy. Jak i znalazłam najjaśniejszy, jaki tylko był, bo w Douglasie też nie było, muszę wam powiedzieć. Nie wiem czemu, pytajcie mnie coś innego. No i teraz kochani, troszeczkę mniejszy pędzelek i też kleju. O. I położę sobie, wziąłem 13, wiem, że to jest 13. Ten jasny, na sucho, maksineczka mówiła, że na mokro kładła. A ja wiecie co, nie mam czym. Mam wodę tylko w normalnych butelkach, a tych rozpylaczy nie mam. Nie mam i mieć nie będę tych do twarzy, bo to jest dla mnie bez sensu. O, tyle wam powiem. Wezmę jeszcze z palcem, tak? Nie? O, może te obydwie powieki
naszło. O, i tu na środek jeszcze. I może pyk, czy nie? Dużo one się ze sobą nie różnią, powiem wam, ale jest mimo wszystko o wiele jaśniej z przodu, jakbyś nie patrzył. No. I też z nim trzeba uważać, bo on bardzo delikatnie, bo on się też podnosi. Nie? Ale, ale kochani, daje wam taki efekt, jaki chcecie, żebyście mieli po prostu. I teraz, kochani, bierzemy E15 Sigmy. Moimi najlepszymi pędzlami jest właśnie Sigma, Embrasze i DS, Hulu DS. I sobie maczamy w tym ciemnym brązie i robimy sobie kryskę. I zobaczcie, kochani, jaki ten cień jest, jak jest rewelacyjnie napigmentowani. Naprawdę niewiele trzeba ruchów, żeby wetrzeć w te moje zmarszczki i żeby to jako tako wyglądało. No rewelka. Fantastyczne są te. No to, wiecie co, ta paletka zdecydowanie mi się bardziej podoba. Jakościowo są obydwie obłędne, ale to są moje kolory. To są absolutnie moje kolory i jak po prostu, jak robię ten makijaż, też mi w duszy gra. O, w ten sposób, nie? Aż mi w duszy gra. W życiu nie myślałam, że tak prozaiczna czynność, jaką jest robienie makijażu, może zagrać w duszy. A jednak. Dwa komplety do oczu zakupiłam. W jednym się, tak żeby mi się trzynastka powtórzyła, nie? Bo ta trzynastka to jest po prostu, czasami ratuje życie, nie? Makijażowi ta trzynastka, ale jest tak obłędnie pomyślana, że nikt tak nie wymyślił chyba, wiecie? I nie ma, nigdzie nie widziałam takich, czy w podróbach, czy nie w podróbach. Nigdzie nie widziałam takich, moi drodzy, takiej trzynastki. Ona jest po prostu, to jest rebelka. Rebelka i tyle, nie? I to sobie to ładnie roży, żeby plam nie było. Wiecie, brązy to są takie, ale tu nie, patrzcie, tu jest ta powieka, która zawsze, wiecie, miała swoje pretensje, pretensjonalna i pięknie się wszystko po prostu. Te resztki, które mam, wiecie? Resztki, które mam i wkładam to w, i tak do większej połowy, no. I do góry też, nie? I tutaj tak do góry, żeby było. Oj, mi się tu odkleja. I to sobie, kochani, tym różem bardzo delikatnie na sam czubeczek i sobie przedłużymy to ładnie. O. O, i już będzie wyglądać całkiem przyzwoicie. No i kochani, lecimy z tym. Bierzemy tego brązu. I sobie tu. I na powiekę, na linię wodną, nie? I rozdyźdujemy. Rozdyźdujemy. Ja tutaj wziąłam tą brązową kredkę z Everline i sobie nią tutaj tak trochę. Jakbym, ale ona jest mi na moje oko mimo wszystko za jasna, więc zamaczałam mój czarnym i tym czarnym sobie po samych rzęsach tu pojechałam. Opta.
wsparłam i starałam się rozprowadzić. Wzięłam mały pędzelec maksymetkowy i... Gdzieś dałam sobie tylko odrobinę, żeby przyciemnić. Nie? Tym bardziej, że ja nie będę nosiła sztucznych rzęs, więc żeby to było jakieś takie podkreślone. Na razie oczy skończyłam. Dokończę tam, wiecie, położę to, co resztę na oczy, popudruję i przyjdę do was, będziemy się, no jak to się zwie, cieniować na twarzy. O, tak będzie. Okej, okay, na twarzy, na twarzy. Już mam puder wszędzie tam, gdzie chcę ją pocieniować, czy nadać kolorów. Oczy czekają na, rzęsy czekają na pomalowanie. Na razie jest odżywka i ona, ja zawsze na suchej robię. A jak wy? Jestem bardzo ciekawa, czekam aż wyschnie. Wzięłam jeden z nowych kupionych, one będą w filmiku, ekstra. One są z tej... czekajcie. Real Technik. No, wiecie, o co chodzi. I ten jest numero 220 i sobie tym w brąziku tutaj pomaczam, obklepię i Marzenka mówiła więcej, no to będziemy, ale patrzcie, jak ładnie, mnie się zdecydowanie lepiej podoba jak ten poprzedni, chociaż w sumie wiecie co, ja tak się nie patrzę, chłodny ten, dzisiaj mam ochotę na ten i tego, to pokażę wam krótko, jakich ja przy mojej karnacji mam paletę z Luwi, uwielbiam te, jakich ja używam na zmianę, nie? Ciepłego z zimnym, po prostu mieszam i tak mi się najbardziej podoba. No tutaj widzimy, no paletka faktycznie jest no, podróżna, kilka podróżnych już posiadam, to jest taka podróżna, bezpieczna, nie? Gdzieś cię na jeziorauta zaproszą, jesteś gdzieś ten, nie? W podróży, że tak powiem, służbowej. Ja chyba się odsunę bardziej. Chociaż bardziej już nie mogę. Mi się zaraz tam scenografia kończy. O, dobra, okej. Monitorze wygląda to dobrze, no to... Więcej. Daję więcej. Widzisz, Marzenka, więcej. Daję. Między jednym pójściem do fryzjera, a innym farbuję. I jak one są krótkie, to mi starcza, moi drodzy, farbka, jedna farba na dwa razy powinno. No i kiedy się pytałam mojej Krystianę, mówię, ty, mówię, jak ja sobie tak zostawię, to ja później mogę sobie robić. Ona mówi, tak, tylko mówi, nie jak to zmieszasz, tylko tak niezmieszane. I sobie zostaw i wtedy sobie rób, po co będziesz wydawała kasę, ten na dwa razy. Kasę jak kasę, to 5 euro kosztuje, no. No ale 5 euro też pieniądz. W każdym bądź razie zostawię, ona tam stała w tej łazience. I stała, aż w końcu, ja mówię, kurczę, już mam takie odrosty, kup, zapomniałam, dwa razy byłam w ten i zapomniałam kupić farbę. No i dzisiaj przypomniałam, wiedziałam, że ona tam stoi, no i wzięłam sobie, ją nałożyłam i koloru jest. I teraz wam powiem, dlaczego, jak fajnie się opłaca mieć te pasemka, ona mi robi grzebieniem pasemka, blond. Ale one nie są blond, bo moje włosy nigdy nie były blond i nie będą. Ten, jak ja później farbę znajdę i farbuję, to one, widzicie, mają zupełnie taki jasny
kolor, te pasemka, które one wyblakły, wymyło się je już i tak dalej, nie? Także stąd też wpadłam na te aluminium. Ona kiedyś robiłam z tą, wiecie, plastik na łeb i ona mi te pasemka robiła. Ja mówię do niej, folię na ten łeb, to by wydubywanie tych, mówię, to by robienie, mówię, tych tego. Nie można tak grzebieniem, nie? A ona mówi, oczywiście, że można. Bo widziałam, że ktoś tam właśnie robi, a nie możesz, o dokładnie, a nie możesz tak? No oczywiście, że mogę. Ja mówię, to poproszę cię, wam po prostu siedzisz, czekasz i ty masz robotę, ja mam robotę, a tak mówię, ty w te folie i ten, czy jak pasemka foliami robiła, rób z tym grzebieniem, mówię, bo ja nie jestem siwa, tu przynajmniej, jestem siwa tu, ta farba mi tak złapała, że nie zafarbowała głowy i bardzo dobrze. Mówię, jedynie tu, mówię, rób. I od tej pory ona mi tak, proszę, ja was robi i ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. I teraz biorę, moi drodzy, pędzelek do kolor, to jest bez numerka, ale taki, o. I sobie tym do kolorem różu wezmę. Uj, trzeba uważać. Cieniutko, cieniutko, o, no, naprawdę, zobaczcie, więcej nie dam, nie dam więcej, starczy, jak najbardziej starczy, no i tu jeszcze raz i z tej strony, nie dam więcej, bo to czerwona, jak Rudolf. No i on się ona miotł, ja, bo mi chodzi, mówię, o ten efekt, jak ja nie przychodzę tu do was, co 3 miesiące tak to średnio chodzę, że już mnie włosy denerwują. Mówię, no to ja, mówię, farbuję sobie włosy, nie? O, no, więc spoko, nie? I w ten sposób doszłyśmy do porozumienia. I co, jakby nie patrzeć, wyszło mi taniej, bo tego typu usługi bardzo podrożały w Polsce, w Niemczech, bardzo. Biorę DS6 i teraz ten rozświetlacz. Żenka mówiła Vinci, no, daje, panie, patrzcie. A propos, właśnie widziałam, że Kitulec dostała paczkę, no to aż się cieszę na jej. To jednak dziewczyny dostały, influencerki. I ta chyba zmalowana dostała paczkę, ale ja jej nie lubię. Coś jest takiego w niej, no, makijaże robi bardzo ładne. Jej paletki w Glam Shopie były śliczne, ale moi kochani, ona ma coś w sobie, co mnie, nie wiem. Są tacy ludzie, nie znam jej osobiście, dlatego nie będę mówiła, ale coś jest, co, nie wiem. No tak mam jej. I tu trochę, o, no, dałam więcej, dobrze więcej, o, i tyle. Okej, okay, no to teraz, moi drodzy, rzęsy, usta i przychodzę do was na podsumowanie tej paletki. Tak więc, moi kochani, oto ja w pełnej okazałości makijażu maksyneczki dla cer zimnych, zimniejszych. Zatem, kochani, omówimy całą resztę. Gdzie coś mi tutaj tak krzywo wygląda. Okej, okay, no. Jaki podkład miałam, wiecie, mam na twarzy. Jaki puder mam na twarzy, wiecie. Pielęgnacja, Pariens, to już chyba mówiłam, doktor Pierrico Pariens.
Co tam jeszcze było? Aha, ten korektor, doktor Pierrico, on jest mistrzem świata moim ostatnim, po prostu rewelka. On nie zastyga. On nie zastyga, ale mi to nie przeszkadza, że on nie zastyga i tu nie ma żadnego prawa być, żadnego, kochani, pudru, absolutnie. Co ja tam jeszcze miałam? Maskara to jest ta panorama z L'Orealu. Dajcie mi powiedzieć, brązowa, bo całe to jest brązowe i jest brązowa ta panorama była. Pod to był, pod panoramę był ten ło. Nie? Co my tam jeszcze mamy? Puder mamy, cienie no mamy i teraz usta, kredka, numeru wam nie powiem, z Eveline, bo zdarłam. Takiego koloru. I kochani, pomadka z Luwi, z numerkiem, czekaj, nie wiem, nie ma numerka. W każdym razie jest to kolor złoty. To jest kolor, moi kochani, złoty. Jakby się kto pytał i on wylądował mi na ustach razem z tym, z tą konturówką, tylko tak pomięszałam. Co do paletki, no to sami widzieliście. One, te cienie, naprawdę się pięknie nimi pracuje, bez problemu. Ciemne nie robią żadnych plam, a ciemne brązy mają to do tego, że lubią plamić. Wtedy tylko czarnym się robi, żeby też nie było widać, ale tutaj absoluty. To, co człowiek sobie zamierzy, wychodzi bez słów. Jestem bardzo zadowolona i ta paletka jest zdecydowanie dla mnie, dla mojej karnacji jasnej, bo ja jestem bladziok, mimo że ten nie jest zbyt jasny, ten podkład, Boże, gadam jakbym nie wiem co. W każdym bądź razie bardzo polecam i jedną i drugą z konturówkami, jak wolicie. Ja tego mam na moje prywatne potrzeby, zawsze znajdę jakieś. Tu są te najnowsze, co ostatnio kupiłam. Także tego kwiatu mam pół światu i niektóre nawet nie otwarte są tam, leżą sobie i cześć, nie? No także całego tak samo jak i do ust, ja lubię usta czerwone, to są moje, no ale tutaj zrobiłam pod ten zimny kolor, zimne usta twoje, Małgorzato. Nie? No. Kochani moi, bardzo paletkę polecam. Bardzo, bardzo, bardzo. No i co? Chciałabym wam podziękować, że jesteście, że kciukacie, że opowiadacie dalej. Rosną mi, kochani, subskrypcje mi rosną na wiosnę. Podlewam chyba dobrze. I jestem bardzo naprawdę zadowolona z tego, że one rosną. Tylko śmieszne jest to, że też subskrypcje idą do góry, a tylko jeden filmik, czy dwa filmiki, na przykład z dwóch tygodni, takie są ponad tę moją stałą, czyli około 300 wejść, 400, czasami 500, nie? A tak, no nie wiem, no ludzie może, dlatego mówię, ja mam straszną prośbę dla was, do was wszystkich, że zanim zasubskrybujecie, obejrzyjcie sobie troszeczkę tych filmów na kanale, tam jest, kanał ma ponad 5 lat, początki, ach, do trzeciego roku chyba, albo nawet później, to takie nieudolne moje makijaże, ale potem możecie też to poznać, że można lepiej, że można, jak się ćwiczy, że idzie ten progres, moi kochani. Także jestem żywym przykładem tego, że zaczęłam od niczego, a w tej chwili nie boję się
wziąć paletki, maksineczki i wystawić rolki, czy ten, i to jeszcze ona chwali. No tak jestem dumna z tego, że mnie pochwaliła, że naprawdę bardziej już nie można być dumnym. Ja, tak jak ja jestem, kochani. Także sami widzicie, jak to jest, że można, z roku na rok, można zrobić sobie z tego hobby, tak jak ja sobie zrobiłam. Oprócz fotografii jest hobby, ten makijaż, dobra, bo znowu będę gadała godzinę i później ciała. Kochani moi, jeszcze raz serdeczne podziękowania dla was, że jesteście, i ode mnie gorące, od serca życzenia zdrowia przede wszystkim. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a zaraz potem spokoju i niekoniecznie świętego. Kochani moi, chciałam wam zdradzić, że widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Pa, pa! Mua. Mua.